A co jakbym ci powiedział, że możesz używać AI w Blenderze i to jeszcze za darmożkę? Z tym dodatkiem Blender umie generować klasyczne obrazki, tworzyć tekstury, czy nawet teksturować całe trójwymiarowe obiekty. Czasem wychodzi to lepiej, a czasem nieco gorzej, ale jeśli zależy ci na fajnym renderze, to zawsze możesz użyć do tego AI i z bardzo prostego obiektu dostać mega ładny rezultat. Tyle o tym gadam, a nie powiedziałem jeszcze, o czym my w ogóle rozmawiamy. Dodatek ten nazywa się Dream Textures i możesz go pobrać z GitHuba w linku w opisie. Instalacja działa praktycznie tak samo jak w każdym innym dodatku, więc nie będziemy już przez to przechodzić. Wskoczmy od razu do mięska, czyli AI w Blenderze. Jak się do tego dostać i jak możemy to wykorzystać? Gdy już włączyłeś dodatek, to w panelu Image Editor pojawi się zakładka Dream. To właśnie tam dzieje się cała magia. Zacznijmy prosto, czyli wybierzmy sobie jakiś model, który będzie generował nam obrazki. Na przykład Stable Diffusion 2.1. Jeżeli nic tutaj nie masz, to wskocz do ustawień addona i tutaj masz szukajkę, która podrzuci ci ciekawe modele. No ale dobra, powiedzmy, że chcemy dostać jakiś concept art, załóżmy statku kosmicznego. Opisuję to w subject, wybieram, że ma być to pojazd w stylu sci-fi, ustawiam rozmiar i generujemy. No i dostaliśmy to, o co prosiliśmy. Tylko, że jak się pewnie domyślasz, takie generowanie losowych obrazków można też robić dosłownie w całym internecie. Więc po co używać do tego Blendera? A na przykład po to, żeby wypluł nam jakieś ciekawe teksturki do naszych projektów. Patrz na to. Zmieniam sobie kategorię na texture, wpisuję, że chcę piasek i jeszcze ustawiam, żeby teksturka była seamless, czyli żeby nie pojawiały się takie przecięcia w miejscach łączenia tekstur. Wciskam generate i mamy piasek. Teraz wystarczy, że wrzucimy to do naszego systemu nodów i możemy tworzyć z tym całkiem przyjemną scenę. Ale czekaj, to co na razie pokazałem, to jest tylko taka rozgrzewka. Jest tutaj mega fajna opcja, która może dosłownie tworzyć całe rendery za ciebie. Znaczy, z lekką twoją pomocą. Przejdę sobie do silnika renderowania Workbench i ustawię matcap na taki, jak ma normal mapa. Chodzi o to, że teraz wszystkie obiekty będą w takich fioletowo-różowych kolorach. Samo w sobie pewnie niezbyt to pomoże, ale zaraz przeobrazimy to w całkiem zacny render. Tylko jeszcze zmienię rozdzielczość, żeby dostać kwadratowy obraz. No to czas na F12. Render zrobiony, więc zapisujemy go, wczytujemy, opisujemy i generate. Nasz mega prosty obiekt został właśnie przerobiony na dosyć realistyczny render donata. A najfajniejsze w tym jest to, że mamy teraz pełną kontrolę nad tym, jak ten donat wygląda. Załóżmy, że obrócę go trochę i dodam jeszcze jednego donata. Mega, co nie? Od razu dostajemy masę wariantów tego renderu. A tak naprawdę my tylko dodaliśmy dwa torusy na scenę. Reszta dzieje się z automatu w tle, a my tylko mówimy, co chcemy dostać. A najciekawsze jest to, że nie zatrzymujemy się w tym miejscu. Wylatują nam teraz same rendery. Ale co jeżeli chcielibyśmy dostać w rezultacie modele 3D z nałożonymi takimi teksturami? Na to też jest patent. W widoku 3D również jest zakładka Dream. A to oznacza, że możemy sobie wymodelować jakiś mega prosty obiekt, wpisać czego po nim oczekujemy i trzymać kciuki, że wyjdzie z tego coś ciekawego. No i pyk. Wpisałem, że chcę drewniany domek i mimo, że dałem mu taki mega prosty obiekt do pracy, to otrzymałem w miarę okej teksturkę. Może nie będzie dobrym pomysłem, aby użyć jej w jakimś mega ważnym asecie w grze albo animacji, bo na bokach i z tyłu ta tekstura jest totalnie rozjechana. Ale myślę, że jest to całkiem dobry start, jeżeli chodzi o generowanie pomysłów na wygląd obiektów. Na pewno przyda się to również do elementów tła. Jeżeli mielibyśmy scenę jakiegoś miasta, to takie budynki jak najbardziej mogłyby się znaleźć gdzieś mega daleko jako wypełnienie tła i spisałyby się w tym całkiem nieźle w mojej opinii. Oczywiście możemy generować tu przeróżne rzeczy. Kiedyś na filmie nawet wykorzystałem ten dodatek do szybkiego oteksturowania głowy człowieka, ale ocenę, czy dobrze to wyszło, zostawiam tobie. To AI potrafi nam nawet pokolorować szkic w Grease Pencil, generować obrazy bazując na ustawieniu kości na scenie, a nawet ma swój własny silnik renderujący i system nodów, dzięki czemu możemy dostać na przykład taki obraz z takiego prostego szkicu w Blenderze. Możliwości to ma, tylko trzeba to okiełznać. A z czasem na pewno będzie stawało się coraz lepsze, więc warto mieć to na oku. Do opisu wrzucam link z instrukcjami i zdecydowanie głębszym wytłumaczeniem, jak to wszystko działa i co konkretnie klikać, żeby dostać to, czego oczekujesz. Jak uda ci się znaleźć dla tego jakieś fajne, praktyczne zastosowanie, to zarzuć tematem w komentarzu. Mega mnie ciekawi, co stworzycie dzięki temu addonowi.